Ja mogę opowiedzieć dawną przygodę, którą przeżyłem u siebie na wsi, bo mieszkam w Wólce Dworskiej przed Górą Kalwarią, a poczta główna jest w Górze Kalwarii. I ja na tej poczcie bywam przynajmniej 5 razy w tygodniu, bo odbieram korespondencję, bo mam taką skrytkę pocztową, żeby nie, no żeby ta przychodziła. Żeby panienki pisały nie na dom. Tak, tak. No i już tam panie wszystkie mnie znają. Pewnego dnia ja wychodzę, zamknąwszy swoją skrytkę, wychodzę, mówię do widzenia, a ona mówi, panie Lucianie. Więc ja odruchowo się obracam i ona patrzy na mnie i mówi, o przepraszam, panie Pyrkosz. A widziała mnie tam, no, przeciętnie 5 razy w tygodniu od lat. Ja natomiast chciałem państwu powiedzieć, że z przyjemnością zatrzymuję się z rodziną moją, znaczy z żoną i z synami, z synem i z córką i z wnuczkami, bo jeszcze mnie nie obdarowano wnukiem i chyba już to nazwisko na moim synu się skończy. Wszystko przed sobą. Zatrzymujemy się przeważnie w tak zwanej starej papierni, gdzie wspaniała kawiarnia, wspaniała restauracja, wspaniałe sklepy i odbudowane to zostało prywatnie oczywiście. Znakomicie, urocze miejsce, szczególnie na okres letni. Polecam wszystkim, którzy zapomnieli, że to miejsce jest tak piękne. Naprzeciwko jest zresztą targ, o którym wspomniałem.